got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć i czoła, masiarki. No kurde, jestem ciągle w depresji po tej stracie. Pomyślałem, że klina trzeba klinem, no więc zrobię sobie misję, słuchajcie, zabiję przywódcy bandytów. Nie wiem, ile to potrwa, zobaczymy. Obóz cichych księży, czy jakoś tak. No ale no muszę coś zrobić, bo po prostu jest mi źle i chyba nie zasnę. Widzę tą lokację, to jest chyba tam. Kawałek drogi przede mną. Jak moje życie, powiedzcie. W pełni, napełnione. Patrzcie, tam coś jest. Przepraszam! Weszłaś mi pod łuk po prostu. Czyli to jest twoja wina. Co tu masz? Złoto, strzały, bierzemy. Tu było dwóch. Ja nie lubię tych magików. Następny. Dobra, sprawdźmy to. Mikstura siły, stalowa strzała. Smutne to wszystko. Nie mogę się teraz odnaleźć. Łuk myśliwski. Nie, dziękuję, miałem lepszy, wiesz? Mamy Zeza. Dobra, gdzie co? Szkoda tego czasu tego. Ja cię zabiję, bo mnie denerwujecie. Muszę się wyżyć. Kill off, orkowa strzała. Nie wiem, czy ona jest lepsza od tej mojej. Zaraz się sprawdzi. Granat, złoto, stalowa, żelazna. Chyba nic nie ma, trzeba wejść do tego domeczku. Co tu jest? Opiekarne, coś tam. Stek z Włosia. Tutaj mogę wejść. A tu jeszcze jest jakaś panienka. I
nic nie ma. Dobra, wchodzimy do lokacji, tylko przepraszam, was odpiszę do żonie, dobrze? I zaraz będziemy sobie wszystko tutaj ogarniać. Jezus Maria! Naprawdę? Czyż to będzie długa rozgrywka? Prawie się udało. Jeszcze raz. Kurde. Zrobimy sobie szybki zapis. Co ja zrobiłem? Znowu bez miecza? Znowu mnie zabili. To będzie półgodzinny odcinek, w którym próbuję zabić bandytę po prostu. Przede wszystkim muszę go wyciągnąć stąd. Kurczę. Kurczę. Ciężki przeciwnik znowu.
O! Boże, jakie to było straszne. Idziemy dalej. Czy to był... Czy to był Hejszt? To nie był jeszcze Hejszt? Czekajcie, ja to wszystko przeszukam. I to jest już wyjście do Skyrim, czy co? Nie, to jest jakieś pewne wejście do bossa. Super. Liwie, przejdź, ja muszę tam przejść. Muszę, bo te skrzynie po... Przeszukajmy. Tu coś było jeszcze, miski, jakieś mikstury pewno. Nie. Dobra, słuchajcie, tam trzeba iść, bo tam jest boss. Ja myślałem, że to już był boss, ten Zbir, a to widać, czeka mnie ktoś jeszcze gorszy. No dobra. Co mi zostało? Szybki zapis i do przodu, nie? Czekajcie, przepraszam. Udało się. Co tu mamy jeszcze? Mikstura zdrowia, regeneracji. Tu są jakieś monetki. Tu jest kocioł, talerze. Wyjście, czyli musiałem zabić tego typa, tak? To był ten Zbir. Kufer. W kufrze złoto, pięknie, tylko gdzie mam teraz iść? Aha, tu jest wyjście, tak? Po łańcuch. To teraz no, możemy tą misję jakoś oddać. Sprawdźmy J. A Venici ma dla mnie nagrodę. Za co? Za zbicie tego, tych bandytów? No dobra, to wracamy do Smoczej Przystani, słuchajcie. Poczekamy do... Dzięki Przemku, poczekamy dzięki te do
jakiejś takiej rozsądnej godziny, w której Avenici będzie spał. I to będzie krótszy odcinek, wiecie, bo mam poważny temat do gadania z kimś, więc wybaczcie mi. Oddamy tylko misję, nie wiem, może mamy kasę, to kupię meble do domu i... To czemu nie chcecie wpuścić? No to teraz. Myślałem, że zamknęli przede mną. No ładuj się. Ładuj się, mój drogi. Wstali? Nie wstali. Czyli tak poczekamy ze 3 godzinki. No gdzie ten typ są? Wiem, że nowy poziom. A we mi, czyli Kaj, ty jesteś. To wszyscy... O! Ale ciebie nie ma? O, jesteś. Chodźże tutaj. Pracuję jak... Dobra, no, dawaj hajs. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Ile? 100? Naprawdę? 100? Tylko tyle mi dałeś? Chętnie ci pomogę. Możesz uwieńczyć dom na wiele sposobów. Oczywiście, jeśli masz pieniądze. A w poradniku urządzania domu znajdziesz elementy wystroju, które możesz zakupić. Co chcesz kupić? Nie wiem. Poddasze. No, przygotuję wszystko. Kiedy następnym razem zajrzysz do swojego domu, będą tam nowe meble. Chcesz kupić coś jeszcze? Chcę. Jadalnia. No, przygotuję wszystko. Kiedy następnym razem zajrzysz do swojego domu, będą tam nowe meble. Chcesz kupić coś jeszcze? Tak. Kuchnia i salon. Przygotuję wszystko. Kiedy następnym razem zajrzysz do swojego domu, będą tam nowe meble. Chcesz kupić coś jeszcze? Dziecięcej sypialni nie potrzebuję na razie. Zajrzysz do swojego domu, będą tam nowe meble. Bo to nie jest potrzebne. Tyle starczy. Chodźmy do domu. Zobaczymy, co się zmieniło. Ale to 100 monet to jest koszmar po prostu. Nie wiem, czy od tego domu swojego trafię, ale to jest chyba tutaj? Nie, trzeba znaleźć kuźni, nie? Tam. Do swojego domu trafiam, jaki to sukces. Zobaczmy, to tu się zmieniło. Jaka ładna kuchnia. To pewno miał być pokój dziecięcy. Ju, przedpokój, nie, no teraz to jakoś ta chałupa wygląda. Musicie przyznać. Jeszcze nie idealnie, ale jakie tutaj, nie wiem, tego nie widziałem przedtem, to tak było. Pięknie, dobrze, robiłem miniaturkę. Misie kolegowe, dziękuję bardzo. Dziękuję, Asiorki, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i piona.